Patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach jest Ignacy Jan Paderewski. W miejscu tym znajduje się tablica upamiętniająca tego wybitnego człowieka, a na każdej ważnej uroczystości nie może zabraknąć sztandaru szkoły z wizerunkiem tejże osoby. Co roku 17 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach odbywa się uroczysty Dzień Patrona, poświęcony tej wybitnej postaci. Osoba ta jest wzorem dla szkoły, jest to postać godna naśladowania. Ignacy Jan Paderewski jest nauczycielem patriotyzmu wśród tak licznej i wyjątkowej młodzieży. Kąśna Dolna to jedyny na świecie zachowany do naszych czasów dom mistrza. Funkcjonuje nie tylko jako ośrodek koncertowy, ale i miejsce pamięci oraz Muzeum Paderewskiego. Dworek miał być letnią rezydencją, własnym rodzinnym gniazdem Paderewskiego, w którym od początku zamierzał zamieszkać ze swą drugą żoną, Heleną. Dzięki Paderewskiemu dwór, park, a także okolica zyskały nowe oblicze. Inwencja oraz środki włożone przez mistrza odświeżyły i unowocześniły sam majątek, a poczucie obowiązku wobec ojczyzny i rodaków oraz dobroczynność wiele przyczyniły się dla wsi oraz pobliskich Ciężkowic. Już Paderewski zauważył, że położenie dworu nie ma sobie równych. Front budynku, usytuowanego w połowie stoku, zwrócony na wschód, pozwala w pogodne dni obserwować budzący się dzień. Widok tym piękniejszy, że słońce wstaje ponad przydworskim stawem, ozdobionym malowniczą wyspą i okolonym wierzbami płaczącymi. Pejzaż ten podkreśla łagodna linia trawnika, zbiegającego od schodów ganku aż nad sam brzeg wody. Sam dwór dzięki prostocie swej formy, jasnym ścianom i proporcjonalnej bryle sprawia miłe dla oka wrażenie. Harmonia budynku oraz otaczającego go parku przywodzą na myśl tradycyjny polski dom szlachecki. I widać, sam mistrz, choć przecież wciąż w podróży, koncertując na wszystkich prawie kontynentach, zaznając gościnności w rozmaitych kulturach i krajach, naprawdę dobrze czuł się pośród tej ojczystej swojskości. Wnętrza dworu odzwierciedlają wygląd, jaki posiadały za czasów Ignacego Jana Paderewskiego. Schludne i ze smakiem urządzone pomieszczenia miały służyć mistrzowi swą funkcjonalnością oraz sprzyjać życiu rodzinnemu i twórczemu. Odtworzone zostały salonik, pokój chiński, gabinet pana domu i sypialnia. Nic więc dziwnego, że artyści bardzo cenią sobie możliwość koncertowania, a także i pobytu w Kąśnej Dolnej. Czy można bowiem opisać zaszczyt i przyjemność płynące z występu w domu mistrza, w którym on sam ćwiczył i komponował? Niegdyś Ignacy Jan Paderewski zapraszał obywateli amerykańskich, aby odwiedzali Kąśną, gdyż blisko tu z Tatr, a nawet z Paryża. Gościnność jego obejmowała także sąsiadów ze wsi. Nieraz mieli sposobność przysługiwać się grze mistrza, gdy ten ćwiczył na fortepianie wystawianym przed dworem. Tu też zorganizowane zostały wspólne z gospodarzami dożynki. Dwór w Kąśnej Dolnej pozostaje wciąż otwarty i gościnny, jak za czasów pierwszego właściciela. Dla artystów, melomanów, fascynatów postaci Paderewskiego, ale także tych, którzy pragną przejść Lipową Aleją, usiąść nad stawem i podumać. Ignacy Jan Paderewski żył w latach 1860-1941 i był jedną z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski. Wielotorowa działalność Paderewskiego jako kompozytora i pianisty, a zarazem polityka, wielkiego męża stanu czy wreszcie hojnego filantropa, wyróżniała go spośród grona największych osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Paderewski zyskał sławę jednego z największych pianistów, a jego kariera wirtuoza trwała ponad 50 lat. Był artystą najlepiej opłacanym, pożądanym przez tłumy słuchaczy najsłynniejszych sal koncertowych. Mapa podróży koncertowych Paderewskiego obejmowała kraje całej Europy, obydwu Ameryk i południowej Afryki, a także Australię, Nową Zelandię i Tasmanię. Artysta z pasją oddawał się nie tylko wykonywaniu, ale i komponowaniu muzyki. Jego utwory utrzymane są w stylistyce neoromantycznej. Często przybierają formy klasyczne. Pojawiają się w nich także formy taneczne, takie jak mazury, kujawiaki czy krakowiaki.
Towarzyszący popularności sukces finansowy Paderewski wykorzystał w działalności publicznej. Majątkiem dzielił się hojnie, zarówno z rodakami, jak i obywatelami wielu innych krajów. Zasilał fundusze i fundacje. Z jego udziałem finansowym powstawały sale koncertowe i pomniki. Wiele krajów obdarowało Paderewskiego najwyższymi zaszczytami w uznaniu zasług artystycznych, patriotycznych, ale też ze względu na hojność artystów dla weteranów wojennych, środowisk twórczych i intelektualnych. Artysta otrzymał m.in. Order Imperium Brytyjskiego, francuską Legię Honorową, odznaczenia Belgii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Saksonii, Lombardii czy wreszcie Polski, wielką wstęgę Orderu Orła Białego i pośmiertne Virtuti Militari. Dla Polski, nieobecnej przez 123 lata na politycznych mapach Europy, zasłużył się Paderewski również jako polityk. Wielki mąż stanu, przyjaciel wybitnych artystów, pisarzy, polityków, skierował wszystkie swe działania na rzecz przywrócenia niepodległości ojczyzny. Po I wojnie światowej stanął na czele rządu, a jego gabinet konsekwentnie realizował program obrony granic i zgodnej współpracy z sąsiadującymi z Polską krajami. Ostatnie lata swego długiego życia poświęcił Paderewski głównie pracy charytatywnej. Ignacy Jan Paderewski dokonał zakupu domu przy rynku w Ciężkowicach, gdzie urządzono kasyno – Klub Inteligencji Obywatelskiej. Kasyno to otrzymało w darze od Paderewskiego bibliotekę liczącą 2000 woluminów, bilard i fortepian. Z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego założono w Ciężkowicach kółko rolnicze, zakład wikliniarski. Z jego inspiracji rozwinęło się także rzemiosło ludowe. Spacerując przez rezerwat przyrody skamieniałe miasto, warto zatrzymać się pod basztą Paderewskiego. Swą pierwotną nazwę zawdzięczała kształtowi, przypominającemu wieżę strażniczą. W 1985 roku, w 125. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, wmurowano tu tablicę pamiątkową i nadano skałce imię Wielkiego Polaka. Wybór skały nie był przypadkowy. Podobno z jej szczytu widać dwór i park w Kąśnej Dolnej, które były własnością Paderewskiego oraz gdzie mieszkał i tworzył.